Kurwa, czemu mi tej gry... Dobra, nieważne. Nie ogarnę tej gry. Dobra, cześć. Witam was. Będę grał w Pokémony. Kurwa, mi się jakieś problemy dzieją z tą jebaną grą. Jakby tego było mało. Gram w wersję Leaf Green. Powtarzam się, bo przed chwilą też musiałem wypierdolić nagrywanie, bo mi już kurwa po 10 minutach ta gra wybuchła. Pokémony, czyli właśnie to, co chciałem nagrywać, to, co nagram. Są dwie wersje, bo ogólnie tej pierwszej wersji w Kanto, czyli właśnie Leaf Green, Fire Red, i ja gram te Leaf Green, ze względu na to, że zawsze grałem Fire Red, czyli te podkrótce. Już tak trochę na szybko, bo no kurwa, bym to robił. Właśnie. Tak. Będę się starał w ogóle, żeby odcinki miały po 25 minut, coś takiego. Mam ogólnie już jakiś taki mały plan na to, jakie Pokémony będę łapać. Mam nadzieję, że będę mógł wam przekazać jeszcze jakieś... jakieś ogólnie informacje odnośnie tej gry, bo troszkę w tą grę w życiu zagrałem i... Mimo, że to jest inna wersja, bo to są Leaf Greeny, to ogólnie te dwie wersje właśnie jak Leaf Green i Fire Red różnią się tylko i wyłącznie tym, że no nazwą, ceną. Nie no, ale różnią się tym, że mają unikatowe Pokémony, które są w jednej wersji na przykład macie Bellsprouta, a w drugiej macie Odisha i coś takiego. I no, jest po prostu parę Pokémonów, tak samo jak takie różnice pomiędzy Soul Silver, Ahem, Goldy i tak dalej. Chciałbym szczerze zagrać nie tylko w te Pokémony, chciałbym kontynuować tą serię, bo wydaje mi się dosyć interesująca. Sama gra oczywiście, mówię, nie będę się jakoś bardzo przechwalał, bo tego nie chcę. Trochę tak na faście lecę ogólnie, bo już się trochę wkurwiłem. Dobra, no nie powiem. Co? No kurwa! Więc to jest najbardziej popierdolone w tej grze. Znaczy popierdolone, no nie jest popierdolone w tej grze, tylko jest popierdolone w moim programie, w którym nagrywam, że skróty klawiszowe są takie. W OBS-ie mam coś takiego, że na F1 mam nagrywanie, na F2 mam zakończenie nagrywania. A tutaj jest taki skrót klawiszowy w samych Pokémonach, że Shift plus F1 to jest rozpoczęcie nagrywania, Shift plus F2 to jest zakończenie nagrywania. Dobra. Na starcie, zawsze kiedy zaczniecie Pokémony, weźcie sobie po prostu Potiona z tego komputerka. Więc myślę, że po prostu będę klikał sobie jako file ten i właśnie save state. Po prostu będę robił to ręcznie, tak samo ręcznie będę się starał nagrywać OBS-em, żeby po prostu nic nie spierdolić więcej, bo już nie chcę trzeci raz wybierać Pokémona. Tylko ja mam właśnie taki nawyk, że od razu... Nie, no, zapisywać mogę skrótem klawiszowym, tylko... No... Z głową. Nie, no pewnie będę nie rozżałował. Na starcie idziemy po prostu do trawy. Ja wiem, że ogólnie mówię to strasznie teraz na szybko, ale później będzie taki moment, że będziemy mogli sobie trochę pobiegać po trawie i tak dalej. Będą takie wolniejsze chwile, więc myślę, że teraz, kiedy coś się dzieje w tej grze i tak dalej, to nie będę dużo opowiadał. Tylko zacznę to opowiadać troszeczkę później. No, standard ogólnie, tak jak w wszystkich Pokémonach, lecimy na początku do profesora, czy to właśnie do Oaka, czy do jakiegoś innego. W innych to wersje gry. Ja wiem, jakiego Pokémona już biorę. To już wiem. Później, jeśli się zapytacie dlaczego, to ja wam wszystko powiem. Jeszcze mam sporo do przekazania. Nie wiem, czy to w tym odcinku, czy w następnym, ale tak jak nie wiem, czy już mówiłem, film będę się starał, że miał do 25 minut, znaczy do 25 minut, tak około 25 minut. Myślę, że jeśli tyle, to będzie się fajnie oglądało. Nie chcę nazywać Pokémonów ze względu na to, żeby na wszystkich screenach, czy to na wszystkich ogólnie takich nagraniach było jasno i klarownie pokazane, jaki to jest Pokémon i wiecie, nie bawić się w jakieś niki, bo to kurwa nie są Sims. Nie no, jak ktoś sobie lubi nazywać, to nie ma problemu. Idziemy do tego. Tak, i teraz jak podejdziemy obok tych szafek, to nasz zaczep kolega powie, żebyśmy testowali Pokémony.
powiem szczerze, że miałem na takie przypadki, że potrafiłem przegrać na tym początku. I się nie dziwię, jak to będzie. A ta walka nic nie znaczy, ona po prostu jest takim tutorialem. Możemy dostać tego naprawdę doświadczenie za nic. Nie musimy, nie? Ale lepiej oczywiście wygrać i zdobyć to doświadczenie. Pieniędzy nie dostaniemy chyba z tej walki, tak mi się wydaje. Fight. Wcześniej jak nagrywałem i właśnie mi pierdoliło błąd, to byłem w takiej sytuacji, że wiecie co się stało? Że Charmander walnął dwa krytyki, a ja dwa razy nie trafiłem. Wiecie co? Nie, dobra, nie będę czytał gry. Tylko po prostu widzicie i krytyka mi pierdolił. Kurwa mać. No cóż, będę musiał tu nadrabiać chyba na jakiś stworka w trawie, bo kurwa nie mogę tego wyzałem. Naprawdę nie wiem. Czy da się w ogóle Bulbasaurem wygrać, kurwa? Czy są takie przypadki, że ktokolwiek wygrał, bo serio, nie wiem. Może to statystyki te początkowe na pierwszym levelu, ja też nie mam jakby wpływu na mojego Pokemona, żeby go wyekspić czy coś takiego, bo nie mam po prostu. Ale zawsze jak grałem jakimś Squirtem czy właśnie Charmanderem, to normalnie mi się udawało na tego Bulbasaura. Tylko w tym przypadku to jednak średnio zobaczę. Czy mogę... Nie, bo chciałbym ogólnie... Nie pamiętam, którym klawiszem się wchodziło w menu... O, Enter. Pokémon. Dobra, wyleczony jest. Dłamy chyba wypadałoby jeszcze iść. Bo z tego, co pamiętam, dostaniemy dosyć fajny przedmiot. Nie wiem, czy... Nie, to jest Garego. Daisy. Czy to później dostaniemy ten przedmiot? Nie pamiętam już naprawdę, ale ja pierdolę. Gramy już przez pierwsze minuty i już przepierdoliłem walkę. Super, co? Quick Rest. A, czyli po prostu leczymy Pokémony. Nie, dobra, ten przedmiot dostaniemy kiedy indziej. W innych częściach Pokémonów dostajemy to już w początkowej wiosce, więc... tutaj nie. Chodzi mi mianowicie o buty do szybkiego biegania. Dobra, możemy się pobawić naszym Bulbasaurem, którym przepierdoliłem walkę i super, co? PJ. Raczej nie zamierzam PJ łapać. No i tak na razie nie możemy łapać Pokemonów, bo jeszcze nie mamy Pokeboli. Ale patrzcie, tym Bulbasaurem strasznie łapiemy. Tak jak mi się wydaje, wiecie, tak przynajmniej pamiętam, że raczej tymi innymi Pokemonami inaczej to wyglądało. Cóż, może to są takie statystyki po prostu na piątym levelu, ale... W przyszłości ogólnie Bulbasaur i tak na początku nawet gry, no tylko nie teraz po prostu, może będzie się bardziej opłacał jak teraz. Teraz widzicie, dwie walki i ja już jest... będę wycieńczony. Tak, powinniśmy iść do drugiego miasta. O, Potiona kolejnego dostaliśmy. Tak właśnie kojarzyłem, że jeśli będziemy tutaj gadać z ludźmi, to dostaniemy Potiona. PJ. I tak właśnie wygląda trochę ta gra, że po prostu podróżujemy. Łapiemy Pokémony, walczymy z trenerami, możemy sobie gadać, więc jest ogólnie bardzo dużo czasu na to, żeby sobie pogadać. Pamiętam, to jest ogólnie taki odcinek wstępu, więc tutaj nie przygotowałem żadnych wielkich opowieści i tak dalej, ale wiecie, jeśli będziemy grać te Pokémony, będę miał sporo ogólnie czasu, żeby porozmawiać i tak dalej, więc będę się starał z wami rozmawiać na jakieś tam tematy, poruszać i tak dalej, o innych Pokemonach będę gadał, czy to właśnie jakieś nawet rzeczy bardziej niezwiązane z Pokemonami. Ale wiecie, co muszę zrobić teraz? Żeby to miało sens, żebym w ogóle doszedł do tego Pallet Town, bo chyba tak to się nazywa. Czy... nie wiem, czy Viridian City, nie pamiętam już naprawdę. Jest... to wypadałoby się wyleczyć. Naprawdę, tym Bulbasaurem to tak średnio jest. Ale naprawdę... nie wiem, chyba może za pierwszym razem jak grałem w Pokémon i właśnie wybrałem Bulbasaur, ale naprawdę nie kojarzę, żebym kiedykolwiek potrafił przegrać początkowym Pokémonem w tej walce. Nieźle. W tych pierwszych trawkach ogólnie możemy zdobyć takie przedmioty jak Nidoran, wersję męską, żeńską, Meipa, którego rozkopałem w sumie niedawno grałem, bo ostatnio właśnie miałem tylko zajawkę, że wyciem do tych Pokémonów, tak już sobie tak przypomniałem, bo jest nie po tej gry. Dobra. Co mówię, można złapać tak, PJ'a, przepraszam, czyli tego Bluebelka, Spirola, Nidorana, wersję męską, żeńską, tak jak mówiłem, Primeape'a, Rattatę i
czy to nie tyle przypadkiem. No a później można złapać katerki, metapoda, kakunę oraz rundę. Ale jak na razie zostaje nam bawić się z tymi wróblami. Moim zdaniem ogólnie te jeszcze części Pokemonów są takie najbliższe temu sercu, bo najbardziej je pamiętam, najbardziej je kojarzę i najlepsze mam po prostu wspomnienia z tym. Znaczy nie mówię już nawet o pierwszej generacji, ale te tak do trzeciej włącznie są jeszcze okej. Okay. Już te Chimchary powiedzmy już nie pamiętam tego zbytnio. Dobra, jesteśmy w mieście, w Viridian City. Ogólnie w grze, jaki jest ogólnie sens całej gry, po co my w ogóle chodzimy, bo sobie pomyślicie, ej, w ogóle po co my chodzimy w tych Pokemonach, czy mamy kurwa zostać jakimś Tarzanem podróżnikiem, czy co, no to ja wam powiem, że celem ogólnie gry, tak jak każdych ogólnie Pokemonów, jeśli chodzi o te gry na Nintendo, czy właśnie na GBA, dobra, do Marta pójdziemy, bo tu też musimy pewną rzecz zrobić. Hej! Tak, i musimy dać przesyłkę Ołkowi. I za to dostaniemy Pokebola. Tylko przy okazji ja bym trochę jeszcze Bulbazaura wexpił, bo nie chcę znowu przegrać, bo nie pamiętam kiedy są walki właśnie z tym rywalem. Wiem, że na pewno jeśli później pójdziemy na lewo, to będziemy mieli taką walkę. O czym ja gadałem, bo już chyba się zagadałem w taki sposób, że już nawet nie pamiętam o czym mówię. Nie no, o właśnie Rattatę mamy, czyli szczurka. Nie chciałbym na pewno łapać Rattaty. Jak już uważam, że Primeape by się bardziej opłacało łapać jak Rattatę. No to jest... nie jest jakimś super Pokemonem. Pokemony typu Normal cechują się ogólnie tym, że albo są jakieś takie bardzo interesujące, jak właśnie Snorlax czy coś takiego, albo po prostu chujowe, takie jak te Rattata i tak dalej, ale mają dużo ataków, które mogą poznawać. Ale wydaje mi się, że to po prostu lepsze Pokemony. Gdzieś na 7-9 levelu powinniśmy poznać pierwszy nasz atak. Znaczy pierwszy atak to jest nasz. Już posiadamy. Ale właśnie Lexit. Czyli właśnie będzie to nam odnawiało życie chyba z tego co pamiętam. Ogólnie jeśli będę miał jakieś problemy, nie będę wiedział co robi, jaki atak, bo ataki w Pokemonach to nie jest tylko po prostu zadaje obrażenie, tylko mają też swoje właściwości. Nie wszystko, ale są takie, że mają. Najbardziej wiarygodną stroną jest Bulbapedia, ale też można sobie na Pokelive coś tak zobaczyć. Na Pokelive. Bo na Pokelive możemy tak orientacyjnie sobie zobaczyć, ale żeby... Nie chcę się ogólnie przebijać do tej Bulbapedii, bo tam jest zbyt dużo tych informacji brać. Co by Brexit? Po użyciu co rundę zabiera przeciwnikowi około 3-5% zdrowia i regeneruje tyle używająca. No to dużo, aż tyle to tak nie zabiera. Czy jest różnica jeśli dwa razy, a ten w nagrywaniu? Nie, z tego do widzenia. Ale możemy. Jest zasadzonkowany. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem używania tych ataków, które tam zwiększają atak, zwiększają obronę, słabość tam przeciwnikowi. Jedynie lubię z takich ataków Double Team, jest coś takiego, czy tam Agility. No takie moim zdaniem są dwa chyba najbardziej przydatne. A tak to raczej nie jest zwolennikiem, ale na pewno niektóre ataki w tej grze są godne zainteresowania. O i widzicie, dużo tu nie zabrałem. Ale dlaczego ogólnie wybrałem Bulbazaura? Bo możecie się zaciekawić. Powiem szczerze, że kiedy ostatnio grałem w Heart Goldy, to zacząłem oglądać. Wpadłem jakimś cudem na anglojęzyczny kanał, a człowiek nazywał się Mystic Umbreon, czyli Umbreon to jest ogólnie ten Pokémon, który jest ewolucją Eevee, tą mroczną, tak, czyli typu Dark. I zaczął tam opowiadać, tam słuchałem sobie ogólnie co ma do powiedzenia. Jakie są najlepsze startery. I analizował ogólnie statystyki, analizował same gry Pokémon i jego zdaniem, bo to jest jego zdanie, Charizard nie jest, jest... Jego zdaniem Charizard był właśnie najgorszym wyborem.
bo wiecie, możemy to zanalizować przez... Jeśli macie ogólnie pojęcie, jak wygląda, wyglądają najbliższe gymy i tak dalej, to mogę wam powiedzieć. A właśnie, gymy. Bo co są te gymy? Myślę, że osoby, które ogólnie tak grają w Pokémony, to jednak nie wiedzą. Jeśli ktoś nie wie, a może ponieważ ktoś nie wie, bo nie grał w Pokémony, to gra polega na tym, żeby zdobyć 8 odznak z tak zwanych gymów, czyli... nie wiem, jak to nazwać. No są to takie szkółki, powiedzmy. I są tam różni liderzy. Ci liderzy specjalizują się na przykład w Pokémonach typu kamiennego, nie wiem, załóżmy, typu ognistego, wodnego i tak dalej. Tak, różnych tych żywiołów, czy właśnie typów, jak to się tam w Pokémonach nazywa. I jeśli zdobędziemy 8 odznak, możemy iść do celu naszej ogólnej podróży, czyli właśnie naszego bohatera, którym jest właśnie Ash Ketchum, a tutaj w sumie to jest Pyciu. I tam właśnie możemy zostać mistrzem Pokémon Arena. I na tym właśnie polega cała gra. Przy okazji też są mało mniejsze bądź większe rzeczy popularne w grze, na które też będziemy nadchodzić. Mam nadzieję, że nie padnę. Wiele lat. Ósmy level był Bulbazaura. No i fajnie. Może jeszcze uda mi się złapać Pokemona na tym nagraniu. Bo właśnie, wiecie nad czym się zastanawiam? Co złapać? Albo złapać Nidorana, wersję męską, albo złapać PJ'a. Jestem bardziej skłonny do złapania PJ'a. Wiecie dlaczego? Ze względu na to, że na początku gry będzie on nam potrzebny, bo jeśli pójdziemy niedługo do miejsca, gdzie będą te robaczki i tak dalej, to właśnie PJ nam się przyda, czyli Pokémon typu lot. A poza tym PJ'a nigdy nie łapałem, a Nidorana no łapałem parę razy. Więc myślę, że to nie będzie taki głupi pomysł. Można sobie go złapać. Dobra, mieliśmy przesyłkę do Oaka dać. Przy okazji wyleczę sobie Pokémony i czy tutaj będzie nasz rywal? A i powinniśmy dostać teraz chyba z tego co wiem Pokédex, który leży tam właśnie na stoliku Pokébala. A, przyszedł. Nie wiem, wylevelował sobie na 9 level pewnie? Tak, Pokédex. Czyli właśnie urządzenie, które będzie nam dawało informacje o różnych Pokémonach. Jeśli się na nim natkniemy, będziemy mieli informacje. Jeśli złapiemy, też będziemy mieli jakieś tam informacje. I ogólnie, wiecie, wszystkie Pokémony mają swoje numery. Tak jak Bulbazaur ma 001, to ewolucja Bulbazaura ma 002, trzecia ewolucja ma 003, potem jest Squirtle 004, Wartortle 005, Blastoise 006, potem jest Charmander i tak dalej, aż do... i tak dalej, no, wiecie o co. Coś tam. Tak, dostaliśmy mapę. A, czy on poszedł, czy z nim nie walczymy. Czy ja dobrze pamiętam, że tutaj jeśli pogadamy, to staniemy pod Janka? Bo tak mi się wydawało. Chyba w wersji Blue albo Red, czyli tych pierwszych wersjach, wydaje mi się, że tutaj dostawaliśmy tego Pokémona. A teraz nie dostaniemy. Ale ten PJ właśnie nam się przyda, bo jak pewnie dobrze wiecie albo nie wiecie, w tej grze są właśnie te typy. Na przykład lot jest dobry na robaka, woda jest dobra na ogień, czyli takie właśnie rzeczy czysto na lotnie. Czyli jeśli raz zaatakuje go pchnięciem do... Dobra, myślę, że teraz mogę go złapać. Nie muszę chyba go jakoś bardzo obijać. Nie jest jakiś wysiłek, żeby go złapać. I co możemy robić w takich sytuacjach, kiedy mamy Pokémona, który ma taki trzeci level, a musimy walczyć przeciwko takim cięższym? Możemy sobie zawsze pomóc tak levelować. To nie jest chyba nic odkrywczego. Wiecie, jak robimy w takim... O kurwa, przyzwyczajony, że innym przyciskiem się to robi. Robimy sobie tak.
bo tutaj możemy sobie wybierać, który Pokémon będzie pierwszy. No to sobie ustawię teraz naszego nowo zdobytego PJ-a i robimy coś takiego. Szukamy jakiegoś Pokémona w trawie. Znaleźliśmy. Rotata. No, pobitym PJ-em raczej bym nie wygrał tej walki, ale możemy sobie właśnie wybrać Pokémona Bulbozaura i teraz... Nic nie stoi na przeszkodzie. Żebyśmy dokończyli walkę. I teraz po połowie dostanie zarówno Bulbazaur, jak i PJ. I w ten sposób PJ może zdobyć doświadczenie, a możemy tak zdobywać trochę doświadczenia aż do jakiegoś 5 poziomu, aż myślę, że PJ będzie na tyle samodzielny, żeby mógł sam sobie dawać radę właśnie w takich walkach. Chciałbym wbić jeszcze w tym odcinku tak do 5 levela i myślę, że mi to wystarczyło. Bo mam, przez najbliższe odcinki będę miał jeszcze sporo do powiedzenia, ale też będę się starał popowiadać takie historie ode mnie i tak dalej, więc... O nie, 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 patrzcie. To nie było... Pomyliłem się. Czwarty poziom. I... Uważam, że będzie mi się miło grało. Szczególnie teraz bym no, F2, czyli za zatrzymanie nagrywania, to równocześnie bym wstał grę. Dwa. Bo w Pokémonach, tak jak mówiłem, Shift plus F1, F2 to jest zapisanie gry, a samo F1 za to wczytanie. Więc nie fajnie. I to nie dla mnie, bo mogę sobie jednocześnie wyłączyć nagrywanie i wczytać grę, której nie chcę. No i cóż, no jak na razie nie jest to zbyt ciekawe, ale wiecie, takie każde zdobywanie poziomów ogólnie, zdobywanie Pokémonów daje taką małą satysfakcję w tej grze. Nauczyłem się zawsze, żeby szybko zapisywać grę, że często zapisywać grę, bo to jednak się przydaje. Nigdy nie wiadomo, kiedy zrobimy jakieś małe błędy. Boże, już 23. Ojej. Spać. PJ 4 level. Ciekawi mnie, kiedy PJ odblokuje jakiś atak typu lot, bo to pomoże mi najbardziej właśnie przy tych robakach wszystkich, bo wiecie, typy powinniśmy grać sobie na logikę, że no coś co lata, czyli właśnie ptak, to chyba będzie miał łatwo z robakami, czyli może je zjeść. Tak samo niektóre rzeczy też nie są na logikę, właśnie jak psycho jest dobry na truciznę. Nie wiem jakim cudem, ale... No może być, ale wiecie, to ja też mam własną logikę. Ojej, nie ale dużo rzeczy jest takich logicznych, jak właśnie prąd dobrze działa na ptaki, bo potrafi je sparaliżować, bo one nie latają. Tak samo prąd elektro jest dobry na walkę, bo wiecie, sparaliżuje mięśnie i nie będą mogli się ruszać. Coś takiego. Dobra, wyleczę sobie Pokémony i myślę, że widzimy się w najbliższym odcinku i ja będę nadal starał się jakoś rozwijać moje już dwa Pokémony. A co będzie dalej, to jakiś taki... W uzgodnieniu z wami chciałbym zrobić sobie taki mały... Znaczy, chciałbym, żebyście mi coś doradzili ogólnie z tym Pokémonem, które mam łapać. Ale ja też mam już jakiś tam plan w głowie. Dobra, zapisuję grę i widzimy się kiedyś. Niedługo. Cześć.